przyszłości dziewczęta już jako analityczki same będą pobierały krew od dawców. Miały więc okazję przekonać się, jak to jest być krwiodawcą. Boję się. I to jak? Boję się strasznie. Chyba się każdy boi troszeczkę. Bo najpierw będą wszystkie badania, każdy zobaczy, czy jest zdrowy przede wszystkim, a później zawsze każdego ukucia każdy się chyba boi. Nie wiem, czy się ktoś nie boi tutaj. Na przykład, żeby uzupełnić ubytek krwi u chorego na hemofilię, który miał krwotok z nosa, krew musi oddać 20 osób. Może kiedyś mi też będzie potrzebna krew, dlatego teraz muszę ją oddać. Także myślę, że to jest, znaczy każdy powinien przyjść oddać, bo w sumie dlaczego mam nie pomóc komuś innemu? W ubiegłym roku honorowi dawcy oddali w województwie wrocławskim 5000 litrów krwi. Potrzeba jej co najmniej dwa razy więcej. W ciągu ostatnich 10 lat liczba honorowych krwiodawców w województwie zmniejszyła się o połowę i wynosi około 5,5 tysiąca. Dawcom odebrano większość przywilejów. Nie otrzymują już bezpłatnych lekarstw, a pracodawcy nie respektują ich praw do dni wolnych. Została tylko kawa i czekolada, którą otrzymują, by zregenerować organizm. Państwo jakby bardziej się zaopiekowało jednak krwiodawcami, jednak żeby część tych przywilejów jednak przywrócić, przede wszystkim dla zasłużonych honorodawców krwi, żeby otrzymywali jednak te leki bezpłatne, bo jednak jak krwiodawca jest chory, to on naprawdę jest chory. Oddając krew jest to człowiek bardzo zdrowy, dorosły. A gdy potrzebuje tego leku, no to jednak mu się nie podaje. Akcja Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi zbiegła się z przypadającym dzisiaj Światowym Dniem Zdrowia, tym razem obchodzonym pod hasłem choroby zakaźne ponownym zagrożeniem dla świata. Zdaniem naukowców najbardziej niebezpieczne są w tej chwili AIDS, gruźlica i choroby przenoszone drogą pokarmową.